W Chrzanowie stało się już tradycją wykonywanie figurek Mikołajów. Dodatkowo Moksir przy współpracy Stowarzyszenia Ceramika Bez Granic zorganizował warsztaty ceramiczne, na których wszyscy chętni mogą poznawać tajniki rzeźbiarstwa. W efekcie do tegorocznego konkursu zgłoszono 63 prace, z których jury musiało wybrać te nagrodzone. Mikołaje w większości wykonane były z gliny, wypalane i potem szkliwione, mogły więc zachwycać. Ostatecznie jury w składzie Marita Benke-Gajda, Teresa Wojciechowska i Renata Bartula postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. Grand Prix otrzymała Anna Siuda, uczestniczka warsztatów ceramicznych prowadzonych w Moksir. Ponadto przyznano wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych – przedszkoli i zerówek oraz uczniów szkół podstawowych. Nagrodzeni otrzymali bony do jednego z salonów książkowych o różnej wartości i oczywiście usłyszeli słowa uznania pod swoim adresem. Ponieważ rozstrzygnięcie przypadło w dniu Świętego Mikołaja, nie mogło zabraknąć także słodkości. Thank you.